Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Trochę wszyscy jesteśmy zdenerwowani z powodu twórców Simraila. 31 października, obiecany update, dalej go nie ma niestety. Ale właśnie 14 minut temu wpadł post od twórców. Mogę wam szybko tutaj przeczytać. Bardzo długo czekaliście na tę chwilę i nadejdzie już niedługo. Nasz zespół wykonał w ostatnich miesiącach wiele ciężkich pracy i tak dalej. Pierwsza aktualizacja pojawi się 21 listopada, za 3 tygodnie dopiero, no i trochę to jest denerwujące. Co będzie w update N57? Nowy system pogodowy, niebo i oświetlenie, zaktualizowany silnik graficzny, system sezonowy, jesień, zima. Zupełnie nowy system wejściowy, umożliwiający podłączenie wewnętrznych kontrolerów, joysticków i tak dalej. Nowe skrzynki sygnalizacyjne, nowe malowania kabin do istniejących pojazdów. Profesjonalne rozkłady jazdy przeniesione z prawdziwego szablonu kolejowego, kamery na przejazdach kolejowych, zaktualizowane modele roślinności i tak dalej. O trasie nic nie ma, Kraków, Katowice Kraków, ale mamy post, kiedy będzie aktualizacja, czyli 21.11. Trochę wszyscy jesteśmy źli na twórców. To jest wtorek za 21 dni. Nie podoba mi się to, szczerze mówiąc, trochę, ale nie dzisiaj o tym będziemy gadać. Dzisiaj zrobimy sobie taką luźny przejazd pociągiem. Żadne challenge, po prostu zwykły przejazd. Jakieś 20 minut coś tutaj będzie takiego. Tu coś jest, wywalał TLK. 30, a no niech będzie 30 minut, najwyżej chwileczkę, szybciej się skończy. I też chcę was przeprosić, wiem, mój content ostatnie tygodnie nie był dobry. Wiem o tym i powodem było to, że trenowałem sobie Manhattany i Speedruna w Minecrafcie. I aha, dobra, tu trzeba będzie, że to szablonować. Nieważne. I po prostu jakoś nie chciało mi się, szczerze mówiąc, nagrywać, bo nie widziałem sensu w tym. Nie ma tych wyświetleń, jakich oczekiwałem już po 7 miesiącach. Ale dzisiaj luźny odcinek, w sobotę coś większego znowu będzie. I tak czekamy na ten update. Czekamy. Prawdopodobnie dużo osób tego filmu nie zobaczy, bo ostatnio dużo youtuberów, które robili filmy z Simraila, nie miały dużo wyświetleń. No ale dobra. Zero cięcia, wszystko będzie tak jak tutaj się nagra, tak to wpuszczę do materiału. Czyli podczas nagrywki zawsze sobie robię tutaj screenshoty na ten, na miniaturki. Dlatego. Halo? O! Cyk, cyk, cyk. Jedziemy za szybko, trzeba troszeczkę schanować. Dąbrowa Górnicza Wschodnia mamy za 5 km. No to jeszcze kawałeczek jest. 70, do panie. Dobra, tylko hamujemy. Zero spóźnienia, jesteśmy punktualni. Na pewno o 16 trzeba być Katowica. No zobaczymy, najwyżej będzie taki pół godziny dzisiaj materiał, bo powiem wam, że nie chcę mi się dzisiaj montować. Znaczy, co, że nie chcę? Jakbym musiał, to bym zmontował, ale nie chcę mi się, no to jest normalne, bo nie każdemu zawsze się coś chce. Ale wydaje mi się, że taki luźny film, bez cięcia, bez niczego, też można zrobić. Nie wszystko tak musi być zmontowane, modyfikowane, po prostu spokojna jazda, trochę tutaj pojeździć. Halo, halo, o co chodzi? Patrzcie coś. O, dobra, już tak, już jest git. Też są takie filmy potrzebne i dzisiaj właśnie taki jest.
oczywiście, jak macie pomysły na challenge z wszystkich gier symulacyjnych, jakie mam na kanale, to wpiszcie w komentarzu. Ostatnio chyba w soboty był film z BeamMG, to tam już powiedziałem. To mój blog kończy wschodnia, do 2477. Ja dziękuję bardzo, przyjąłem. Dokładnie, tam mówiłem, że tam zrobimy jeszcze jeden challenge. Głowa gonicza wschodnia do 2477, wjazd podany. Dziękuję bardzo, przyjąłem. I no, tak to wygląda, no. Nie. Właśnie sprawdzę ten post od twórców. A tu jeszcze jest napisane na samym dole: zajezdnia lokomotyw i wielu innych. Zajezdnia lokomotyw jest jasna, ale wielu innych nie wiem, co to ma oznaczać. Kurde, co ja robię? Dobrze, sprawdzę, przepraszam. Komentarze zaraz sobie przeczytamy, co tu ludzie piszą. Fajnie, ale uwierzę, jak zobaczę patch 21 listopada. No, obturację pisze. Zgadza się. Miał być w październiku. Tak nam obiecali, a nie ma go. No tutaj jedna osoba pisze, żeby nie narzekać, i bo w końcu ten update po czasie będzie. Pisali tutaj twórcy już na coś, na razie nic nie widzę. Trzy odpowiedzi. Nie pisze nic o parowozie, to jest troszkę dziwne, ale wydaje mi się, że będzie ten 21.11. będzie ten update, czyli za 3 tygodnie. I potem w grudniu mi się wydaje, że gdzieś tak 12, bo jeszcze jednego wywalili patcha i to tak podzielili na dwie części, bo mieli zrobić jeden duży. Zobaczymy, czy on będzie taki duży. I też moje przypuszczenie jest takie, że powiedzieli, że wyrobią się do końca października, a się nie wyrobili. I powiedzieli, tą część, co mają gotową, to już wyrzucą tego 21.11, a część, która jeszcze nie jest gotowa, dopiero wyjdzie w kolejnym update'cie. Żeby my jako gracze widzieli, że coś wypuszczają dalej, no zobaczymy. Ludzie sobie... Pisze ktoś, szykuje się super aktualizacja, i ktoś mu odpisał, nie dożyjemy, no raczej dożyjemy 3 tygodnie. Chociaż i też nie, no, tutaj fajne zdjęcie jest kibelek, który ma pokazane, znaczy no kibelek, i na górze pisze Katowice, czyli jedzie do Katowic w trybie zimy. No zobaczymy. ET22 i Warszawa Łódź to będzie DLC płatne, to będzie po wyjściu z Early Access, czyli jeszcze tak mniej więcej z 2 miesiące liczyłbym, bo na stronie gry online, sobie wejdźcie, gryonline.pl dokładnie, i wpiszcie sobie w wyszukiwarce na tej stronie SimRail. Jeszcze zobaczę, czy to dalej jest, czy już to usunęli. gryonline.pl i wejdźcie sobie potem na górze, wpiszcie sobie SimRail i tutaj pisze wczesny dostęp 13 stycznia 2022 i pisze potem grudzień 2023. Dlatego wydaje mi się, że będzie gra w
ten, w grudniu wyjdzie z Early Access, czyli 21 będzie pierwsza część update'u, w środku grudnia druga część i gdzieś tak pod koniec grudnia gra wyjdzie z Early Access. Takie jest moje przypuszczenie. Kurde, już za szybko jadę. O, już jest na 70. Oczywiście osobny film do tego będzie, co najmniej wiem teraz datę i będę mógł się przygotować na to. Chociaż, że będę mieć malutki problem, bo we wtorek tego właśnie dnia... Aha, poczekaj, kurde. 21 to jest październik, nie, co ja gadam, to jest listopad. To ja przyjdę o 4 do domu, wrócę pewnie. A o 6 ma być film. Postaram się na 6 dać materiał. Jak mi się nie uda, to wybaczcie, będzie tam o godzinę, dwie maksymalnie później, bo go będę musiał zmontować. Ale będzie. Będzie 21 listopada filmik, jak planowany we wtorek. Tylko, że może być o tam godzinę, dwie godziny później, bo się nie wyrobię jeszcze. Bo przyjdę o 4, a o 6 ma już być film, no to nagranie godzina, a montaż troszeczkę dłużej, plus wystawianie, dlatego no nie liczcie, że się uda. Dobra, ja się tu nie zatrzymuję. Tutaj nie ma dyżurnego, bo jesteśmy w Strzemieszycach. To ja tutaj sobie zahamuję. A, mogę podjechać jeszcze, ale spokojnie. Niech tak stoi. Czemu ja nawet pantografą nie jadę? Co jest? O. Nawet nie wjechałem składem. O, troszeczkę mogę podjechać przecież. Na 4. O, tu sobie poczekamy. Dobra. Są jakieś nowe komentarze pod tym postem? Są. Piszą coś tu ludzie jeszcze. Sam dużo jest dużo krytyki jest dla twórców. Widzę tutaj właśnie, że ludzie dużo krytyki, ale też dużo jest fajnych komentarzy. Chciałbym podać kolejny raz informację tą, że dostawałem, już teraz prawdopodobnie nie będę dostawać tych komentarzy, ale dostawałem komentarze, gdzie się mi ludzie pytali, właśnie wy widzowie, kiedy będzie update SimRailu. Nie jestem twórcą i nie mam takich informacji. Napisałem tylko czytałem? Tak, pod opisie, pod filmem, kiedy będzie update. Napisałem, że będzie w tym miesiącu, to było moje przypuszczenie. Ale go nie ma dalej. I mimo to, że to napisałem, nie wiem kiedy on... To nie było pewne, po prostu było to moje przypuszczenie. Z tego powodu, że widziałem, jak często teraz się nagle pojawiają od nich posty. Dlatego mówię, że zaraz skończą to i będzie ten, tak mi się wydawało, że będzie w październiku. I leżałem dobrze,
do dzisiejszego dnia, aż twórcy napisali nam, że jednak nie. Z tej strony też was przepraszam, że dużo osób mogłem wprowadzić w błąd, ale no już jest pewna data podana i oczywiście będzie z tego materiał na moim kanale obiecywany już chyba od czerwca, bo wyjechałem w sierpniu na cały tydzień, na cały miesiąc i powiedziałem wam, że może być, że nie nagram tego dla was materiału. Przyjeżdżam i dalej nie ma update'u. Więc no, czekamy, ale się, mam nadzieję, doczekamy na ten update. A ja, czemu ja tu dalej stoję? O co tu chodzi? Co jest? Poczekam jeszcze minutkę, a jak mi nie da przejazdu, to wychodzę. Przejedziemy się czymś krótkim. Ale czy no, o co chodzi? Dobra, to nie ma sensu czekać, już tu chyba 5 minut czekamy. Idziemy w coś innego, żeby przejechać 15 minut, 14 minut, no to coś 10-minutowego jeszcze weźmiemy, bo to tragedia. Bo nic tu nie znajdę, to sobie wezmę tutaj najbliżej. Godzina, to za długo, to na live'a bardziej. O, tu jest coś takiego, a to tylko Warszawa, to nie będzie tutaj nic ciekawego. Okej, 7 groźb smajowskich żelardów, a czemu nie, niech będzie. Niech będzie i to. 7 minut. Taki trochę dziwny film, ale żeby znowu ja umiał wejść w YouTube i trochę podlepszyć algorytm, bo strasznie mam popsuty, bo słaby kontent po prostu robiłem, więc zostawcie łapkę w górę i suba, żeby algorytm się polepszył i ja mógł dla was robić lepsze materiały. To tylko od was zależy, czy będą lepsze, czy będą gorsze materiały. Więcej łapek w górę, lepsze materiały, mniej łapek w górę, gorsze materiały. Na czym to polega? Po pierwsze, większą chęć do montowania mam, jest was więcej i mogę bardziej content do was podpasowywać. Mam więcej możliwości względem tym, że wy piszecie w komentarzach, jakie mogę nagrywać filmy, żeby one po prostu miały, jak to wam powiedzieć, żeby one dla was były ciekawe, o, tak można powiedzieć. Elfikiem w malowaniu mazowieckim wyjeżdżamy z Grodziska Mazowieckiego i jedziemy. Więc podrzućcie troszeczkę łapek w górę, będzie algorytm naprawiony, a ja będę robić lepszy content. Oczywiście jak wam się podoba ten content, co już teraz robię, możecie zostawić suba. Oczywiście jak wam się potem nie będzie podobać mi kanał, to możecie znowu tego sobie zabrać. Dokładnie, dobra. Tu jest zaraz na 160, to wiem. Więc jest już na 160 ustawię, bo spokojnie poradzi sam. Czemu tutaj w grze jest 15.40, a i u nas jest 14.40. 14.31, kurwa radio. Słychać bardzo dobrze. Przyjąłem. O co chodzi? Tutaj jeszcze się chyba zatrzymujemy i potem koniec. Mimo to, że tak trzeba długo na update czekać, powiem wam szczerze, że według mnie to się opłaca. Już po raz chyba któryś w mojej chwili mówię, że naprawdę co dla nas twórcy już teraz zrobili. To właśnie z twojego Silverraila, drzewa, tory, pociągi, jest naprawdę dobrze zrobione. Naprawdę przyjemnie się w to gra. Konkurencja jak te
Train Support, dwójka, trójka, czwórka i tak dalej. Czemu nie wiem, czym powiedziałem TSV? TSV. No. Nie ma takiej grafiki jak SimRail. Jest dużo, dużo gorszą grą. No a SimRail ma to. Ma to i naprawdę przyjemnie się w to gra po prostu. Jeszcze mają wyprowadzić Simbasa, Metrosim i tak dalej, więc naprawdę będzie ciekawie. Oczywiście zapraszam na mój drugi kanał Grissim News. Co piątek będą shorty na tym kanale z ciekawostki o grach. Kilometr i jesteśmy na reaktoru. No już nie wiem, czy teraz nie będę musiał mocno hamować. Jednak będę musiał. No. Spokojnie. Ogólnie mam level 99, a nie grałem, powiem wam szczerze, że jest 2, 3, 4 miesiące już. No bo na pamięć wszystko już znam w SimRailu dokładnie, jak tu się jeździ, gdzie wszystkie, gdzie są wyznaczenia i tak dalej. Tylko w Katowicach Sędziszów to jest taki kawałek, który mnie za bardzo dobrze pamiętam, ale Warszawa, Kraków, cała reszta bardzo, bardzo dobrze mam w głowie. Halo. Ale bug. Zobaczcie. Cały jestem w peronie, a mimo to nie chce mi tego zatwierdzić. A dopiero teraz. Fajnie. No powinienem odjeżdżać. Otwieramy drzwi. 130 leci. Działa, myślałem, że coś się popsuło. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zamykamy drzwi i jazda. Jazda, jazda, jazda. Nie wiem, co ja teraz będę robić. Szczerze mówiąc, ten film to tylko go wystawię. Bo tu nie będę nic montować. Nie? Tak jak to się nagrywa, tak to zostanie opublikowane. Miniaturkę tylko będę musiał zrobić też tam 10 minut i tak dalej. Nie wiem, muzyki szczerze mówiąc, zróbmy tak jak kiedyś nagrywałem, bez muzyki, no to nie powinienem mieć głosu, ale chyba pierwszy materiał z głosem nie miał muzyki, to była dyżurna, byłem dyżurnym w Dąbrowej Górniczej, to on nie miał chyba muzyki, jestem przekonany, więc zróbmy tak, nie ma muzyki, zwykły materiał, tylko mój głos i tyle. Taki materiał dzisiaj opublikuję, jestem ciekawy jak to będzie wyglądać. Nagle będzie mieć ten materiał po 6-7 tysięcy wyświetleń, to będę w szoku. Ale wszystko jest możliwe. O, tutaj już jest ten most tam daleko i jak ten, przed tym mostem chyba, bo zaraz za mostem jest koniec. Dalej tutaj nie zrobili trasy. Ale Warszawa Łódź też będzie ciekawa. Co nie tworzą? Oni tworzą Gorzelec, Dresden, amerykańską linię, tunel Kraków, Łódź Warszawa. No i na EDR-ze jest jedna tylko stacja we Wrocławiu. Nie wiadomo co to oznacza. Może będą robić przez Łódź? Łódź na Wrocław? Nie wiem. Dobra, przyjechany scenariusz. Nie wiem, ile mamy nagrywki. Pewnie tak z 23 minuty będzie. Dobra, to by było na tyle dzisiaj z materiału. Nie wiem, co wam jeszcze mam powiedzieć. Ostatni update był 16.05.2023 roku. Tutaj to widać. Czyli, no, dobre. Teraz zobaczę, jestem ciekawy, ile to dni minęło od tamtej daty. 16.05. Szesnasty
16.5. to było 168 dni temu, źle powiedziałem. 168 dni temu, 168 dni temu, tak to miało być. Więc no, dosyć długo czekamy do tego, jak się jeszcze doda 21, to wyjdziemy na 189 dni. No to prawie 200 dni czekaliśmy na update. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się taki luźny materiał podobał. Życzę miłego dnia i widzimy się w kolejnym materiale już w sobotę. Elo.